Siemanko widzowie, witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj opowiem wam o mojej ławie fundamentowej, która została zrobiona. Na ostatnim filmie pokazałem wam, że przygotowałem właśnie zbrojenie, szalunek. Jeszcze ten szalunek nie był w 100% złożony. A tutaj już macie ławę gotową, zalaną, elegancko. Już minęły 2 tygodnie od zalewania. Ale powiem wam, jakie rzeczy bym zrobił inaczej. No i jak to przebiegało tutaj. Podczas tych prac. Więc po pierwsze to myślę, że za mało wody lałem, bo tak coś słyszałem, że właśnie jak tak bieleje ta wylewka, to wtedy znaczy, że to jest mało wody, ale nie jestem pewny, nie potwierdzałem tego nigdzie, nie czytałem o tym nic takiego, więc powiedzcie mi, jak wiecie, czy tak faktycznie jest. No tutaj lałem wodę mniej więcej jak na maturze ustnej, lałem wodę 3 razy dziennie przez tydzień około, może to za mało jest, no ale wylałem mniej więcej przy jednym takim laniu 2-3 konewki, bo tu nie mam takiego węża ogrodowego, żeby tutaj polać niestety, więc to mogło być troszkę za mało. Może lepiej było przykryć jakąś folią, żeby ta woda dłużej, nie wiem, się trzymała. Muszę coś wymyślić, żeby to zrobić lepiej. No druga rzecz to taka, że te supy wyprowadzałem dosłownie, na przykład ten sup wyprowadzałem wtedy, kiedy już tu był na dole beton. Co prawda może 2 cm tego betonu było, ale beton już był. Zaczęliśmy w ogóle od tego rogu, od tego zaczęliśmy lać. Zaraz wam tam jedną rzecz jeszcze pokażę z tym rogiem. No i ten sup wyprowadzałem właśnie, jak już było trochę betonu. No i na przykład nie miałem jarzemek, bo tu jest potrzebny inny wymiar jarzemek niż do, wiadomo, że inny, niż do tego zbrojenia, który jest w ławie. Wziąłem jarzemko to z ławy i po prostu jakoś to skręciłem, żeby te nurty mi się w miarę trzymały. No i wymiarami sobie po prostu, tak jakie mają być wymiary, sobie to jakoś to połapałem i myślę, że może będzie jakoś. Ale wystarczyły po prostu 4 jarzemka nawet, może trochę więcej i dałoby się to ogarnąć. Więc te supy tak naprawdę robiłem na bieżąco, czyli tutaj już chłopaki zaczęli lać. Wyprowadzałem sup, no i wtedy podlali trochę w tą stronę, trochę w drugą stronę, tak żeby to nie zastygało. Na bieżąco było to wibrowane i dlatego zobaczcie, jak ten bok wygląda elegancko. Myślę, że to wygląda naprawdę bardzo, bardzo elegancko, ten boczek. Tu widać, że tu nie ma takich jakichś przerw. Nie ma przerw i jest wszystko ok. Tutaj puścił szalunek i widać, że tutaj ten jest krzywo troszkę, ale to nieważne, no lepiej żeby było jakby, jak jest więcej, lepiej więcej niż mniej. Tak więc widać, że tu jest po prostu krzywo, ale to nic. No kolejna rzecz to te supy wyprowadzane były. To przekładki, no zobaczcie, tu widać te przekładki, nie? Że ja po prostu poszedłem trochę na łatwiznę i przykręciłem deskę tutaj. No i tu są te przekładki, ale jak nam puścił ten róg, to zdecydowałem, że od razu robię przekładeczki wszędzie i po prostu teraz zrobię w kolejnej ławie, wypuszczę sobie troszeczkę deseczkę z jednej z prawej, no i u góry przykręcę, tak, żeby można było łatwo to ściągać, wtedy ta powierzchnia będzie troszkę lepsza, także to na pewno zrobię. No też na pewno muszę kupić te jarzemka, żeby ładnie ten sup wyprowadzić, żeby były wymiary takie, jakie powinny być. No zobaczcie, ten boczek elegancki, myślę. Boczek elegancki. Tu jeszcze jak będę robił, jak będę murował z bloczków, to sobie te dziury muszę jakoś zabetonować, żeby tam woda się nie dostała, żeby tam nic się nie działo złego. Cóż jeszcze? Tu jest takich rzeczy. No tu jest taki newralgiczny punkt, zobaczcie. Tutaj ten skład tego betonu nie za bardzo, bo za dużo kamienia jest, za dużo kamienia. Ale po prostu przy murowaniu z bloczków to po prostu sobie tutaj zrobię, nie wiem, jedną betoniarkę betonu i sobie tutaj, jak już będzie, nie wiem, jedna, dwie warstwy z bloczków zrobione, to sobie tu po prostu zaleję to i tyle. I tak to obejdę. Kolejna rzecz to bednarka. Bednarkę spawałem, oczywiście wszystko na szybko. Jak już było wszystko zalane, zostało tylko 1,5 metra, no to sobie wziąłem spawarkę i tą bednarkę tutaj przyspawałem. W ten sam dzień jeszcze byłem ją kupować, słuchajcie, rano. No i trochę źle ją wypuściłem, bo tak po środku. Myślę, że lepiej byłoby z boku, wtedy jak będzie z bloczków murowane, no to żeby ona jakoś tak z boku wychodziła. Więc przy kolejnej ławie na pewno tak zrobię. No człowiek się uczy na błędach, ale ważne, żeby z tych błędów wyciągać jakieś
jakieś, no, lekcje, nie? Jak to zrobić kolejnym razem. No i tutaj widzę, że mogłem parę rzeczy zrobić inaczej, ale i tak jest zajebiście, uważam. I tak jest zajebiście. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takiej ławie. To jest moja pierwsza ława fundamentowa, jaką kiedykolwiek zrobiłem i według projektu, zgodnie z projektem wszystko jest. Podbudowa z betonu jest, 10-centymetrowa. Tak więc tutaj nie martwię się o jakieś, nie wiem, pękanie, raczej nic takiego nie będzie. Będzie też zachowana strefa przemarzania gruntu, więc to na 4-5 bloczków wymuruję, więc powinno być dobrze. Kolejny filmik, jaki Wam nagram, to już jak będzie przyklejona tutaj papa na całości. No i myślę, że jak będą rogi wyprowadzone, właśnie na 4-5 bloczków wyprowadzimy te rogi i wtedy już, to majster mi taki zrobi w przyszłym tygodniu, no i już będę sobie murował ściankę. Już będzie coś wychodzić, będziemy wychodzić z ziemi. Ok, to wszystko w tym filmiku. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. No i cóż, zapraszam do kolejnych. Nara.